Dziś w odcinku para, którą połączyła nie tylko miłość, ale pasja do muzyki. Wspólnie uwielbiają komponować, grać na instrumentach i koncertować. To górale z krwi i kości, a kocha ich Polska jak długa i szeroka. Przed Wami Edyta i Łukasz Golcowie. Witamy Cię, Izo. Cześć, cześć, witaj, czołem. Dziękujemy za zaproszenie. No, cieszymy się, że możemy się podzielić tą naszą historią, bo jest co opowiadać. Tutaj Łukasz, Bawidamek, wiadomo, opinia. Tym Bawidamkiem to, bo ja tutaj trzeba to sprostować, bo to ja tutaj wejdę. Tego w ogóle nie będziemy sprostować. To wszystko pomówienia, to brat był taki to bardziej... Oczywiście. Także ja mam na kogo zwalić, tak, tak. Jesteś w idealnej sytuacji. Także jak coś się działo, to zawsze to, proszę pani, to nie ja, to brat. Ale wydaje mi się, że nawet jeżeli to jest o tobie, to byłeś tym Bawidamkiem do momentu, w którym poznałeś Edytę i teraz się wszystko zmieniło. To były lata szkolne, tak naprawdę w liceum. My w sumie to generalnie znamy się już od podstawówki, bo tak, poszliśmy do tej samej szkoły muzycznej w Bielsku Białej. Ja pochodzę z Łodygowic, Łukasz z Milówki. I jakby w tym samym roku doszliśmy do szkoły muzycznej, ja w 5 klasie, ty w 7 podstawowej. I potem generalnie ja ich zawsze w szkole jakby spotykałam, zawsze ich było jako całość, tak? Łukasz, Paweł, ja nigdy nie widziałam, który jest który. Zawsze ich było dwóch. Zawsze ich było dwóch. To wiadomo. I zawsze ich było wszędzie pełno, bo to były takie dzieci, że tak powiem, nie takie siedzące spokojnie na przerwie, tylko po prostu co się działo w szkole, to wiadomo, że golce tam maczały palce w tym. No, rozumiem. Aferki były, to chyba tam coś no, było. No, zawsze to się tam kręciło koło nich. Czyli po prostu góralskie, zdrowe dzieci, prawda? Tak. Koło nich pełno dziewczyn. Nasze oczy się zbiegały. Nasze oczy się zbiegały, ale ja to tak nie traktowałam tego poważnie, ponieważ no... Wiele oczów się zbiegało z twoimi, nie tylko moje. No i tam, a jednak Bawidamek, czyli ciągnęło cię do kłopotów. Znaczy nie ciągnęło, tylko tak właśnie tak z przymrużeniem oka na to wszystko się patrzyłam. Mm-hmm. Kiedy on tam faktycznie do mnie gdzieś zaczął podchodzić, uderzać, dobrze. Czyli nie byłaś taką szaloną dziewczyną, która na każde jego skinienie byłaby dostępna, tylko miałaś taki dystans. Miałam duży taki dystans, bo wiedziałam, że oni są bardzo towarzyscy. Oni po prostu uwielbiają towarzystwo, uwielbiają zabawę, dziewczyny, być w kręgu zainteresowania, to tak zostaje czasem. Kto tego nie lubi? Kto tego nie lubi? Więc jakby nie traktowałam tego jakoś mega poważnie. Do momentu, aż zaprosiłam go jako osobę towarzyszącą na wesele, mojego wujka. I już po pierwszym tańcu po prostu jak piorun z nieba, to jest ten, to jest to. Po prostu jakiś taki, nie wiem, taki głos wewnętrzny, jakaś taka... On tańczył ze mną i ja mówię, to jest ten facet, nie? Poczułaś. Poczułam to. Ja też to poczułam. Kiedy ty to poczułaś? Ja też to poczułam. Właśnie, ja po drugim tańcu. Facet jest po pierwszym, a ja po drugim tańcu. O, to jest tak, to jest ten moment. Nie, no ale generalnie... To jest ta... To jeszcze była daleka droga od tamtego momentu. Nie, tak? No oczywiście to trzeba powiedzieć tak, że graliśmy też w zespole góralskim w Milówce w Wierchie, bo chodziliśmy do szkoły muzycznej, do Bielska Białej, do liceum muzycznego. Tak. A ja już w tym zespole grałem troszeczkę wcześniej i był taki deficyt na skrzypków. No i w związku z tym... A ja też grałam w innych zespołach góralskich, innych więc jakby... kapelach góralskich. No i, ściągnął mnie tam na i po prostu i było oficjalne zaproszenie, prawda, tutaj, żeby pograć razem tak. W tejże góralskiej kapeli w zespole. I była próba kapeli, siedzimy przy jednym stole, on naprzeciwko mnie tak, gram, a on tylko tak oczywiście gra na tej trąbce, gdzieś tam i oczy i oczy i mruga i ten, no okej, dobra. Ale się dobrze złożyło, że ten deficyt i jeszcze później, kolega Stanisław Kastelik też dolewał ognia, a czy oliwy do ognia. Tak, a może byście coś razem, a coś tego, pasujecie, a coś jakieś takie były, no było stąd. No ale oczywiście to było wszystko takie bardzo luźne, ale tak. Myślę, że po tym weselu było takie mocny przynajmniej dla mnie taki wstrząs, że kurczę, to jak to jest możliwe, ale to jest niemożliwe. Ja się po prostu wzbraniałam przed tym uczuciem bardzo, bardzo. Tym bardziej, że Łukasz wyjechał później na pół roku do Niemiec do pracy jako kontraktowy muzyk. Tak. Pracowaliście w cyrku chyba, nie? To był Magic Show, Vision. Magic Vision. Czyli co, odbyło się to wesele, piorun strzelił i on zniknął? Pierwszy dzień wesele było super, drugi dzień wesele było, trzeci został, nie jechał do domu, wszyscy go szukali, nie było telefonów komórkowych, a on po prostu tak się zagościł u mnie w domu. Moi rodzice po prostu... On kochali. Najpierw zakochał w sobie moich rodziców. Mhm. Spryciulek? Tak, no ja nie wiem jak on to zrobił, że mój tata jest...
Mój tata generalnie jest takim niespełnionym artystą, muzykiem. Nie, no, spełnionym. Znaczy, no, spełnionym w sensie, tak. Tylko, że nie poszedł kocha, zawodowe tak, nie poszedł, tylko... tak, nie jest profesjonalistą, tylko amatorem. I po prostu te jego rozmowy z tym Łukaszem, tata też się uczył kiedyś grać na trąbce, więc w ogóle muzyka, kocha muzykę, więc ten Łukasz to po prostu, i moja mama to samo, i po prostu wszyscy Łukasz, Łukasz. No i w pewnym momencie, w trzeci dzień wesela, czwarty dzień wesela, no już tak, brałam. Kilkudniowe góralskie tak, wesele. Tak, znaczy, tak. A ja w międzyczasie jeszcze chodziłam jeszcze do szkoły, więc miałam tam jakieś egzaminy w szkole. Tu już w szkole się pytają, słuchaj, bo to jej wydzwaniają, gdzie jest Łukasz, czy nie. Mama dzwoni, mama dzwoni z Milówki. Brat dzwoni, gdzie jesteś? A Łukasz po prostu tak się u nas dobrze poczuł. Tak. Ale potem co? Wyjechał do Niemiec, kontakt się urwał, cisza. Jak to przeżyłaś? To się wyjął. To było tak, że zdaliśmy na studia z Pawłem, z bratem na Akademię Muzyczną do Katowic. No i ten okres tuż po maturze, a z początkiem roku akademickiego, no jest taki troszeczkę dłuższy. No, trzymiesięczny, prawda? No i w związku z tym była jakaś propozycja, żeby tam gdzieś wyjechać, prawda, na tak zwanego szybkiego joba do Niemiec. No jeszcze wtedy marki były, także... I dobrze stały. Konkretna kasa. No i my jako studenciaki oczywiście wyjechaliśmy tam na te 3 miesiące. No po Niemczech pojeździliśmy troszeczkę, ciekawie było, z kolegami notabene. Później była sytuacja taka, że wiesz co, była studniówka, pamiętasz? Kochani, ale poczekaj, bo że jakbyśmy to chcieli tak po kolei, to chciałam tylko przypomnieć ci. Jakbyś zapomniał. No właśnie. Zapomniał, że się w ogóle nie odzywałeś, jak pojechałeś. Oj tam. Wyjechał, ja stwierdziłam. Był w pracy. Był w pracy, zapomniał. Z kolegami. I ja oczywiście, i dlatego ja sobie właśnie utwierdziło mi to przekonaniu, że jednak miałam rację. No, nie warto się nie zakupywać. Warto się w ogóle. Broń Boże, w to. Rękami, nogami trzeba się. Strasznie byłam taka w rozterce takiej, czy on naprawdę, czy to ja to jakieś może moje urojenie, że ja sobie coś tam nie wiem, coś mi niby uderzyło, a nie uderzyło. Kurczę, i tak no, on się nie odzywa. To nie, no nie, przecież nie będę się tutaj, prawda, ale czekać. Dlaczego ty się nie odzywałeś? Byliśmy tak zapracowani. Po prostu ci, Łukasz, po dwa showy dziennie graliśmy. No, tyle brakowało. No po 2-3 showy graliśmy z przemieszczaniem. Naprawdę front robót z każdej strony. Dobrze, dobrze. Ale nie, przypomniałeś sobie nagle, ale, tak? No, ale list napisałem, prawda? Napisał list, oczywiście nie na mój adres, bo go nie znał, więc napisał list do szkoły naszej wspólnej muzycznej. A dziecka jeszcze chodziła do tej szkoły, bo tak, bo ja jeszcze byłam w maturalnej klasie, więc jak przyszedł list do, na portiernię i nasza pani Ela, kochana portierka, mówi, wiesz co, tutaj rzadko przychodzą listy do uczniów, ale chyba ktoś ci napisał, a że znam to pismo, bo ona znała pismo Łukasza, bo Łukasz tam się też często brał klucze, podpisywał, no to śmiała się, że to chyba Łukasz. No, no i napisał list, Edytko, wracam, może byśmy się spotkali na kawę. Słuchaj, czyli jak chce, to potrafi, znajdzie sposób. Tak, tak, tak. No i tak potem się... I ten sposób zadziałał, bo się umówiliśmy na tą kawę także. Tak, kawa była, pamiętam, w Parkowej taka parzona takim kożuchem. No, ale czy od momentu, kiedy ty wróciłeś, to już byliście razem ze sobą cały czas? Nie. No to jakby... Nie, to właśnie się potem zaczęły takie, myślę, jego droga. Każdy ma jakąś swoją drogę, prawda? On był w Katowicach, więc też wir katowicki, uczelnia no, akademicko, akademicko. Wiedział jazzu i muzyki rozrywkowej, czyli było bardzo rozrywkowo. Tak. No i tak mówi sama za siebie. Czasem sobie przypomniał, że tam w Bielsku jest Edytka, a czasem nie, więc ja jakby nie przywiązywałam do tego kompletnie wagi. Wszyscy mnie też ostrzegali, słuchaj, wiesz jaki on jest, wiesz jaki on jest. No to są po prostu chłopaki pełni życia, może ja w ogóle nie liczyłam na nic. Przyjeżdżał, nie przyjeżdżał, to było wszystko takie szalone, więc powiedziałam, Łukasz, musisz się zdecydować, albo chcesz być ze mną, tak, albo nie. Albo rybki, albo akwarium. Tak. No właśnie. I on chyba wtedy już zrozumiał, że nie ma żartów. No i tak no się i później potem... była twoja studiówka, nie? Tak, na studiówce no. Potem był mój mąż ze mną razem. Jako osoba towarzysząca oczywiście. Tak, czuję się usprawiedliwiony. Tak. No, jak już może nie, no to tak wszystko to się działo tam gdzieś, tak. Prawda? Ale co pamięta, zobacz, imprezę. No, to nie to... cały proces, tylko opowiadasz studiówkę. Ale to oczywiście, no. to takie punkt, on tylko te takie najładniejsze punkciki, ale... Nie, no była jeszcze jedna impreza. Opłatek w Milówce, oczywiście, tak, orkiestry strażackiej. Ale to też było fajne, miło, bo jak tam na tej imprezie zatańczyliśmy, szaleliśmy, bawiliśmy się super, no to wszyscy, Łukaszku, super ta Edytka. Wszyscy chwalili. I od razu. Podobała się. Powiedzcie mi proszę, jak wyglądały wasze zaręczyny? Jak sobie Łukasz poradził w tej materii? Jak sobie poradziłeś, kochanie?
Po góralsku. Wiesz co, no, myślę, że tak, to była taka, jak już była decyzja, że chcemy być razem, że chcemy mieć ślub i tak dalej, no to czy te zaręczyny wypadałoby rodziców poinformować. Mhm. Więc mój mąż kupił piękny bukiet dla mnie i dla mojej mamy. I pierścionek. I pierścionek, tak. Ale stwierdziłam, że może sobie jednak sama wybiorę ten pierścionek, bo żeby ułatwić mu troszeczkę. Tak, żeby nie było fopa. O, czyli to nie była szczególna niespodzianka, jak sobie sama wybrałaś pierścionek. Wolałam jakoś tak bezpiecznie, bo tak powiem... Wyreżyserowana niespodzianka była. Nie no, będziesz razem kupić to no, ta, no, bo ty musiałeś zapłacić. Żartuję. No tak, byliśmy razem, tak, żeby nie było... Że każdy mój drogi widzę sama kupiła. A ty nie płaciłaś sobie? Nie, bo ja chciałam tylko powiedzieć ten, właśnie ten. O. Słuchajcie, ciekawa jestem, czy ten rok 2000 był dla was ważniejszy dlatego, że to był rok waszego ślubu, czy dlatego, że wtedy właśnie zostaliście swojego pierwszego Fryderyka? Wszystko się naraz nałożyło, myślę. Kumulacja. Kumulacja, bo... No ale to była taka data, 2000. Przez 2,5 roku... Znaczy w ciągu 2,5 roku nagraliśmy 5 płyt. Znaczy to było szaleństwo no, na maksa. Plus oczywiście na jesień mieliśmy ślub. Tak, 16 Duży września. Duży góralski, gdzie też przygotowania były zupełnie inne jak dzisiaj, ponieważ impreza odbywała się w domu ludowym w Rybarzowicach, gdzie Proszę. Wszystko było trzeba samemu przygotować. Tak, ale tak. Musisz dodać, że po prostu Łukasz ma bardzo dużą rodzinę. Tak, to u nas jest w ogóle. Ile osób było na waszym weselu? 250. 250 osób było, no. Z całej Polski praktycznie się zjechali. No to, bo to mamy, no. Ile dni trwało? Znaczy się to kilka dni trwało, ale tak no generalnie to było tak, że w czwartek było trzeba zdać salę, ponieważ w czwartek kolejny przygotowała, znaczy przyprzedziła już kolejna ekipa na kolejne wesele. Czyli już w czwartek trzeba było opuścić tak, salę. My sami ubieraliśmy salę. Bo to tak, taka była Tak, a chcieliśmy po prostu zrobić... Ale wszystko robiliście sami, że i stoły trzeba było rozstawić, i krzesła na czy nie? Wiesz co, mieliśmy całą ekipę przyjaciół, którzy nam pomagali. I rodziny trochę też, no. Ale tak, tak, to generalnie to tak wyglądało, nie? To tak wyglądało. W hotelu nie ten, tylko po prostu była goła sala i trzeba było jakoś to udekorować, żeby się tutaj dało, tak, tak powiem... balona. A w międzyczasie jeszcze graliśmy koncerty, więc przyjeżdżaliśmy w niedzielę nad ranem z koncertu, znaczy w sobotę, w poniedziałek rano z koncertu i było to, ale mamy tak wspaniałych przyjaciół i tak wspaniałą ekipę wokół siebie i chłopaki... Młodość była wszystko. Młodość też, ale wszyscy tak żyli tym weselem, tym bardziej, że chcieliśmy go zrobić bardzo tak właśnie po góralsku, mocno osadzić go w tradycji. Pomieszać troszeczkę ze współczesnością, żeby nie było tylko taki skansen, ale myślę, że bardzo nam dużo w tym pomogli nasi przyjaciele. Miałam na przykład, były pięknie ubrane, bo u nas na Żywieczyźnie, Żywieczyzna słynie z bibułkarstwa. Mm-hmm. Przepiękne wieńce właśnie robione z bibułek, robiły nam to bibułkarki. One zdobiły, te wieńce zdobiły całą tą salę. No w ogóle już potem samo wesele to... szaleństwo. No to ja chcę o tym szaleństwie trochę usłyszeć. 250 gości, rozumiem, że dekoracje totalnie kolorowe, tak, ale powiedziałaś też o tym, że było mocno tradycyjnie. Co było takiego typowo góralskiego? Wasze stroje? Na pewno. Właśnie, wiesz co, mieszaliśmy je. Pomieszaliśmy. To było tak, no. Ja nie chciałam do końca iść w takich suknie, jak chodziły tam mojej babki, probabki, bo one mocno, że tak powiem, deformują sylwetkę, a zależało mi... Inne kroje, tak. Kiedyś były inne kroje, no i też inne materiały. Ja miałam suknię stylizowaną, Łukasz miał też stylizowane, ze spinką góralską. W późniejszym czasie otrzymał ją od nas Adaś Małysz. W prezencie, no. Tak, tą Łukasza ślubną właśnie. W wielkich swoich sukcesach gdzieś tak. Spotkaliśmy na Wiktorach chyba się spotkaliśmy, jakoś nie? Tak, spotkaliśmy się gdzieś i właśnie wręczyliśmy mu tą spinkę.
samo wesele, wiesz, to, że było tradycyjne, cała ta oprawa, w ogóle, bo generalnie w Beskidzie Żywieckim tradycja zaślubin jest bardzo mocno jakby taka bogata, jest celebrowana. Mhm. Więc zaczyna się tam wcześniej, że się chodzi dzień wcześniej, czy tam dwa dni wcześniej, chodzi się po sąsiadach z kołocem, czyli tam z takim ciastem zaprasza się sąsiadów. Kiedyś to w ogóle było tak, że wszyscy przynosili, wiadomo, jajka, znosili w sąsiedztwie wszyscy te ciotki, wujki, babcie, wszyscy robili ciasta, jedzenie, się zabijało bycka, świnie, żeby... Świnie bicie musiało myśmy, być. Tak, świnie bicie, ale nie, u nas nie. U was już nie. Było, tylko nie akurat u nas w domu. No. Kucharz musiał świnie klepnąć. Tak, ale mieliśmy kucharza, który musiał to wszystko ogarnąć. Balerony zrobić, tak, to generalnie tak, było, tak. Tylko że jakby no nie... A już potem sam dzień zaślubin, no to wiadomo, że młoda pani wysyła druhny i starostów po młodego pana, więc moja ekipa drużbował nam wtedy jeszcze Sebastian Karpiel-Bułecka, nasz Sobuś, którego pozdrawiamy serdecznie. Sobuś. tak. Więc jechali po młodego pana. Jak się przyjeżdża do młodego pana, to się obśpiewuje całe przyśpiewki, do tego podgrywa kapela, więc tam... No to dobrze, że Sebeś był, bo to przynajmniej nie fałszował. No nie, ta to tak, muzyka to było u nas no, na wesołu odgrywa. Oj, tak, odgrywa. Tym bardziej, że chłopaki grali wcześniej w orkiestrze dętej, więc już w ogóle orkiestra pod domem, orkiestra dęta stała już pod ich domem. Przyjechali ci moi starostowie po tego młodego pana, nie mogli go wyciągnąć, bo to nie jest tak prosto, to trzeba... Trzeba się skupić trochę, ale w końcu wsiadł do tego auta, się okazuje, że jeszcze zrobili mu ślogi, u nas są ślogi, czyli takie bramy. I to takie zrobili bramy, że normalnie firma transportowa... No kumple, którzy mają tiry, udekorowali te tyry w balony, w ogóle stoły na stół, na środku skrzyżowania w Milówce. No tam... Róg zatrzymany. Róg zatrzymany, no po prostu takie... No, o, jak golec się żeni, to jest grubo. No, to boli, tak, także... bardziej, że to akurat przypadło na szczyt naszej popularności, nie? Więc jakby i pełno ludzi, pełno gapiów. No i baliśmy się trochę też, że po prostu, żeby nie było jakoś tam niebezpiecznie, nie? Mhm. Więc jakieś tam nawet ochrony w pewnym momencie zatrudniliśmy. To trzeba było mieć, bo tam dzikie to by były. No, po prostu, no bo no... wiadomo, dużo gapiów, nie? Każdy chce robić zdjęcie, każdy chce zobaczyć, nie? Tysiąc osób przed kościołem mogło być. Mogło być, no. Przed kościołem, po prostu, razie... jakby fanów, no po prostu, bo to było też tak, no... No taki szczyt popularności. No to faktycznie. Ale to czy to były osoby, które jednak mieszkają w waszym regionie, nie, czy nie. Po prostu z całej Polski zjechali pod kościół? Przyjeżdżali. Różnie, bo ale my też do końca trzymaliśmy, że tak powiem, w tajemnicy, kiedy to ma być i o której godzinie i gdzie. Także trzymaliśmy to jakoś tak nigdy, jakby to nie przeszło gdzieś tam dalej, no ale wiesz jak to, no po prostu plotki działają. Słuchaj, powiem ci, że wyszło wam tak pół na pół, jak tysiąc osób stało pod kościołem z tym trzymaniem tajemnicy. No bo to później... Muszę ci zdradzić sekret. Ale to faktycznie, no tu my byliśmy. No było. W każdym razie Łukasz później. Nie tylko tam, ale... Aha, to przepraszam. Nie, no bo były bramy. Słuchaj, i co dalej? Bramy. On musi z Milówki dojechać, wiesz, do Łodygowic. Ja w domu w tym czasie siedzimy, już przyjechała do nas kapela właśnie Siwy Dym, kapela góralska, która już jakby u młodej miała przywitać młodego. Mm-hmm. A że mój tata był prezesem orkiestry dętej, więc orkiestra dęta, druga z Łodygowic, też już stała pod domem. Słuchaj, i nagle ja w ogóle jeszcze byłam, my chyba robiła mnie, Ania, koleżanka malowała mnie i tak nagle słyszymy, Boże, co się dzieje? Mm-hmm. Jakiś taki huk. Pociąg, jakieś lokomotywa, co to w ogóle jest? Nie, słuchaj, a te tiry jechały całą drogę, to takie trzy takie tiry. No potężne tiry. Znaczy wiesz, same jakby tylko te przody tirów, nie? Bez przyczep. Tak. I po prostu one mają tak mocne klaksony, takie głośne. Więc tak, w tą wąską uliczkę, gdzie ja tam mieszkam, wjechały trzy takie potężne tiry, ta orkiestra gra, tutaj ta kapela. Moja mama to w ogóle tylko siedziała i po prostu płakała. Z tego wrażenia, z tych emocji. Sama już w ogóle muzyka jak działa góralska jeszcze na to. Więc młody przyjechał. Prowadzali go właśnie starostowie i też musiał się wkupić. I to wygląda tak, że najpierw otwierają drzwi rodzice i po co, kogo szukasz? No Edytkę, chciałabym ją za żonę, więc najpierw moją siostrę tam wypchnęli, że to masz tu Edytkę, ale to nie ta Edytka, nie? No i to jest takie przekomarzanie się. I potem w końcu było, wiadomo, przywitanie w domu. W domu potem już babcia, najbliższa rodzina, błogosławieństwo, klęka się na obrusie, rodzice jakby wodą święconą błogosławią, dają pocałowania krzyż i błogosławią, tak? Mhm. No i to jest najbardziej taki wzruszający moment, tym bardziej, no że u nas zawsze... No i jeszcze całują tam. Tak. Ja się cały czas trzymałam, żeby oczywiście jak to kobieta, żeby tylko makijaż mi się nie zmył. Tak, nie mogę płakać. Tak. Mhm. No i potem do kościoła z tym całym orszakiem, tej orkiestr dętych, tych tirów. Najpierw chcieliśmy jechać sobie po prostu bryczką z koniem. No właśnie, chciałam zapytać, gdzie konie w tym wszystkim?
Ale przez to, że mieliśmy ślub w takim naszym, moim... Zabytkowym kościółku starym, drewnianym, który jest trochę oddalony jednak. Baliśmy się pogody, nie wiedzieliśmy, jak do końca będzie co z pogodą. Będzie, no, tak. Takie dom. No, i jechaliśmy samochodem i potem tak pięknie właśnie do tego kościółka tak się wchodzi po schodach, wysoko. Trzeba trochę pokonać, podreptać. Tak, podreptać. Nie wprowadzali drużbowie, czyli właśnie Sobuś i Stasiu. Ciebie druhny, czyli Hania i moja siostra Magda. Hania Lipka Chowanec. I z tym pięknym takim wejściem, gdzie już muzyka na chórze góralska grała, weszliśmy do kościółka. Słuchajcie, wydaje mi się, że przede wszystkim było głośno. To na pewno. Uroczyście. Uroczyście, głośno, wesoło i tak myślę, że wszyscy się jakoś tak bardzo spieli, żeby to upiększyć nam ten czas. Przejdźmy dalej do wesela. Czy wy jesteście w stanie zliczyć, ile kapel grało u was na weselu? Generalnie mieliśmy normalną taką kapelę, bo wiadomo, że rodzina jest z całej Polski, więc to nie tylko górale. Chcieliśmy po prostu mieć normalną muzykę i muzykę góralską. Jak zaczęliśmy tańczyć, ślub był chyba o 15, o 17 tak. Pewnie obiad, to o 17 jak zaczęliśmy tańczyć, to ja pamiętam, że o 7 rano byłam w domu. Ja tylko po prostu cały czas było tańczenie, zabawa, śpiewy, no niesamowity czas, to naprawdę to było takie... To był pierwszy dzień. Potem drugi dzień też 7 rano. I później jest tak, że jakby w takich muzykanckich, że tak powiem, kręgach faktycznie te różne zespoły, kapele przyjeżdżają jakby w prezencie zagrać. No i takich właśnie tych zespołów no było sporo, bo było przede wszystkim jeszcze przed ślubem i po ślubie to były orkiestra z Milówki i z Łodygowic, no tak. Czyli dwie orkiestry DNT, no sami przyjaciele i znajomi, ale później już na salę. No to drugi dzień głównie. Tak, no to przyjął i Torka z Kazem Urbaciem, świętej pamięci, pamiętam. Ale też wymieszali się ci muzycy, potem wiesz, jedni z drugimi. Magurzanie, słuchaj. Magurzanie, gole z orkiestra, myśmy też przecież musieli swój zagrać. Chciałam zapytać, czy wy graliście na swoim weselu? Graliśmy tak, i to przedpremierowo, najnowsze piosenki, które dopiero za kilka miesięcy miały wyjść. Także testowaliśmy na żywym organizmie, czy to będzie się podobało, czy nie. I siadło. Absolutnie tak. Absolutnie, że tak. Skąd brać siłę, żeby balować tyle dni? Znaczy wiesz, to jest taka adrenalina i to jest tak, wiesz, że to jest twoje, to jest twój dzień. Albo tydzień. Tak, to jest twój czas. To jest ten czas, kiedy faktycznie, no ten dzień się pamięta do końca życia. To jest tak samo, jak się pamięta narodziny dzieci, nie? To jednak ten... Tak. Tym bardziej, że wiesz, my naprawdę byliśmy taką parą, która świadomie podeszła do tego, chodziliśmy ze sobą już 4 lata, stwierdziliśmy, że to już nie ma sensu albo w tą stronę. Już razem spracowaliśmy. Tak, sobie też, był jakiś cel, po prostu. Jakiś był cel wspólny. Ja też sobie, bo wiesz, bo tak, Łukasz, zjeżdżaliśmy z koncertu, przyjeżdżał do mnie, mieszkał u mnie, więc już takie, dla mnie to też było niezręczne. Chciałam już jakiś, nie wiem, chodźmy wspólną drogą, albo coś w tą, albo w tą. Postanowić. Ja cię kocham, ja chcę być z tobą i to myślę, że ten dzień wtedy naszego ślubu był takim dniem. Ślubu nam udzielał ksiądz Władysław Zązel, kapelan Związku Podhalan, było po góralsku gwarom. Przepięknie, też ceremonia przecudowna, to był taki, to jest taki następca profesora księdza Tischnera, także były odwołania do takich no, bardzo ciekawych tematów. No oczywiście... Czy ty się, Łukasz, wzruszyłaś w kościele? No tak, ja się wzruszyłem, no. Ja, znaczy, ja oczywiście ja starałam się nie wzruszać. Wiadomo, ale wiesz, jak to jest. Ale było przyrzeczenie, już Nie. Ja wiedziałam, że po prostu jak się rozkleję, to już pójdzie, nie? Więc stwierdziłam, że nie, muszę się trzymać. To nie zatrzymasz tego. Nie zatrzymam tego, to już fala. I tylko nie zapomnę, jak właśnie była przysięga małżeńska. I Łukasz mówił, składał mi tą przysięgę. Ślubuję ci wierność. I taki poważny. Ja mówię, o Jezu, nie ma żartów. Dzieje się. Oj, co za gościu, nie? Wziął to na serio. No to jest. Wziął to na serio. Także to było takie, no mega, takie wzruszające, nie? Ale trzymałam się mocno. Ale rozkleiłam się dopiero właśnie, jak wyszliśmy z kościoła, zaczęły być życzenia, a wiesz, 250 ludzi, każdy przychodzi i składa ci życzenia i w pewnym momencie przyszła moja najbliższa przyjaciółka i ona mnie tylko przytuliła. Poszło. Czyli no, poczułaś takiego momentu. Tak, tak. No. Powiedzcie mi jeszcze proszę o swoich oczepinach. Nie mieliśmy takich oczepin, że się zakładało czepiec, tak jak kiedyś się zakładało. Niestety nie robiliśmy tego, bo
stwierdziliśmy, że jest taka duża mieszanka ludzi, że mogą nie zakumać. Więc było co? Rzucanie, ja chyba rzucałam bukiet, nie? Ja nie pamiętam, jak to było. No tak, no. Nie było żadnych zabaw, konkursów? Nie. Ciekawa byłam, było podziękowanie rodzicom, to na pewno. Aha. Bo na przykład moja siostra, która miała ślub, ona już miała w takim duchu. Mhm. Tym bardziej, że jej mąż był w zespole, ona była w zespole. I właśnie ona miała to, oczepiny, czyli zakładanie czepca kobiecie, że młody pan chce potem wejść do kółeczka, nie może, bo dziewczyny robią, trzymają, nie mogą dopuścić do młodej pani. To myśmy tak też mieli przecież. Też mieliśmy tak, właśnie. Ale bez czepca. Być. Bez czepca, ale też to było. Było, że było cię przecież. Biły po... Bili mnie tak, mi ładowali, kurczę, tym, no... Warzechami, no. Tak. Starościny. Tak, żeby... Tak. A przyśpiewki? A to przyśpiewki to są na weselu. Przyśpiewki są na weselu i przyśpiewki są takie, że na przykład w drugi dzień przeważnie, ten drugi dzień jest taki bardziej na luzie. To już jest hardkorowo, nie? No to się tam... wyżywają. Jeden na drugiego śpiewa. Bo to musi być tak, że jakby sama idea i forma śpiewek jest taka, że tu i teraz wymyślasz po prostu... Na bieżąco. Jakiś tekst na temat na przykład ciebie, tak. Tam kogoś, kto tam ci odśpiewał. No i tu są już po prostu, jak jeszcze na początku idą takie ładne, tak. To już później idą takie bardzo zbereźne i już się tak. Ludzie no nie szczepią w jej języki, po prostu jest czasami taka jazda, że to się można naprawdę pod stół schować. Kto to pisze? Ale z drugiej strony to jest taka radosna twórczość też. No jest, ale to ja po prostu... No a jakbyś miał taką przyśpieweczkę tutaj o mnie, tak na szybko, spontanicznie? Wyzwanie, no co? Wyzwanie, to tak wiesz, to musi być... To tak trudne na popytaniu. A to są przeróżne, ale to po prostu... Hej dziewczyno, źle z nami, złamało się pod nami to łzecko malowane, co my na nim legali. To jest jakby to trzeba wejść ten klimat, to wiadomo, to musi być ta chwila, no. Tak. I to ani też tam myślę, nie że... grają w kościele organy, kiesę zaśpiewają chłopcy milówcany. No tam. A ktoś na przykład ośpiewuje, ej nie śpiewaj, nie łoź, roj pyska, bo jak przeleci ptosek, a nas wróci do pyska. Takie są po prostu wiadomo, to już to takie, no, tak. Ale to jest po prostu ludowszczakiej klasy. Niekończąca się epopeja, jak tak wiesz. Tak, ale to też jeden fajnie, jak jest opowiadam. Dużo osób, prawda? Tak, każdy coś od siebie zaśpiewa, tak, to powie. Tak. No cudownie. Jezu, marzy mi się takie. Tylko to po prostu trzeba jakby być w tym miejscu tu i teraz. I wtedy to ma jakby no, naturalne środowisko do tego typu różnych pikantnych, że tak powiem, no po prostu... Śpiewek. No przyśpiewek. No wesoło. Wesoło, dobrze. Ale słuchajcie, pojawiły się też plotki o waszym rozstaniu. Nie wydaje mi się, żebyście je potwierdzali, ale tu chodzi też o takie rozstanie muzyczne. I o to, że ty, Edyta, podobno masz wydać solowy album. Fajnie się tak dowiedzieć, że może taki plan. Nie. Ja po prostu w którymś z wywiadów powiedziałam, że tworzymy dużo muzyki. Tworzymy wspólnie, czasem ja osobno, Łukasz osobno, ale pracujemy razem, wiesz, mieszkamy w jednym domu, mamy jedno studio, inspirujemy się wieloma fajnymi rzeczami i powstaje dużo różnych piosenek i część piosenek się jakby w tym czasie nadaje na przykład do tego, żeby je wydać jako gole z orkiestra, a część po prostu ląduje w szafie, bo nie wiem, są za bardzo za delikatne albo niekoniecznie pasują do koncepcji projektu i one gdzieś sobie tam leżą. I ktoś wymyślił, że ja sobie te piosenki zrobię z tego solową płytę. Ale źle wymyślił? Znaczy, wiesz co, może i dobrze wymyślił, a może? Wiesz, teraz Beatlesi ostatnio po 45 latach prawie wydali singiel. Nie każ tyle czekać, dziewczyno, miej litość. Zobaczymy. To jest tak, bo a czy ty dałbyś taką wolność, Edycie, jakby ona chciała zrobić coś tylko swojego? Nie ma problemu. Zobaczymy, czas pokaże. Czas pokaże. Dobrze. Czas pokaże. Ale tutaj no właściwie jesteśmy o to otwarcie. No póki co no zamykamy jubileuszową płytę Gole z tak, orkiestrą. To jest priorytet. To jest 12 konkretnych numerów wyselekcjonowanych. Reszta została na późny potem. Czas, tam gdzieś na potem. Także zobaczymy. Słuchajcie, chciałam was zapytać jeszcze o przyszłość, o wasze plany osobiste, bo o tych związanych z karierą muzyczną już wiemy. Czy wy macie jeszcze jakieś takie cele osobiste, które sobie wyznaczacie i do których dążycie? Czy jesteście już w takim miejscu, że macie wszystko i oby tylko gorzej nie było? Nie, wiesz, jak śpiewamy piosenkę Stromy Szlak, fajnie sobie wytyczać cele, marzenia i dążyć, bo to przede wszystkim bardzo rozwija człowieka. Ja kocham podróżować, więc ja tak mam nadzieję, że kolejny...
przyszłości uda mi się z mężem razem zobaczyć Japonię, Australię. Bardzo bym chciała. No proszę. Zabiorę cię. Nie wiedziałeś nic o tym, tak? Nie, no tam... Cały czas ci tam wiercę tą dziurę. Zaproszenia były z tamtej strony, no już wiele No tak, robisz. Ale żebyśmy sobie pojechali po prostu prywatnie. Chyba, że tak prywatnie, no. Są marzenia, no my też mamy dzieci marzeniem jest, żeby one sobie fajnie życie ułożyły, no najstarszy jest na... Studia. W drugim roku studiów w Katowicach, no Antosia w przedmaturalnej, Piotruś w pierwszej licealnej. I też, żeby jakoś tam siebie zrealizowały. I żeby były szczęśliwe w tym, co robią, bo też to jest jakby znalezienie sposób na szczęście w tej materii, którą się robi na co dzień, to jest no wielka też, wielkie takie, można powiedzieć, tak, błogosławieństwo. Jakby to jest, żebyś lubił robić to, co robisz, żeby to była i twoja pasja, i twoje jakaś takie, twoje spełnienie. To jest no naprawdę wielka sprawa, żeby trafić na takie coś. A dzieciaki są utalentowane muzycznie? Wiesz co, oni mają muzyczny talent, tak, to można powiedzieć, że mają dobry słuch. Ale czy ktokolwiek z nich czujecie, że może pójść waszą drogą? Czy zupełnie nie? Nie. Oni jakby w tym kierunku są, jakby kształtują się w tym kierunku, tak sobie wybrali szkoły muzyczne póki co, ale ja myślę, że wiesz, życie i tak zweryfikuje. To napiszesz w scenariusz. Myśmy studiowali instrumentalistykę, no nigdy nie przypuszczaliśmy, że będziemy śpiewać, że będziemy pisać piosenki. Myśmy grali jazz, myśmy tutaj, prawda, przyjeżdżali na festiwal jazz Jambory, byliśmy wziętymi artystami i sidemenami, bo przecież przed Golec Work jest wiele płyt, że tak powiem. Znaczy w wielu realizacjach braliśmy udział i w wielu płytach. I także nikt nie przypuszczał, że napiszemy sobie coś tam i później po Polska to będzie śpiewała. Także ja tutaj jestem otwarty na wszelakie, że tak powiem, sytuacje, które będą się działy. No ważne, żeby oni byli w tym szczęśliwi. Uczą się grać, mają talent, bo naprawdę mają talent, mają smykałkę. Wiesz, to jeszcze jest to fajne, że wiesz, wysyłając ich do szkoły muzycznej widzieliśmy, że czy będą grać kiedyś tam w przyszłości, czy nie, jednak szkoła muzyczna wykształca w człowieku młodym, wiesz, taką determinację, jakąś konsekwencję, koncentrację. Oni wiele rzeczy przy okazji tego, że potrafią grać, nauczyli się, więc to im tak kiedyś zaowocuje. Systematyka, praktyka, tak. Tutaj nie ma, że to jest ten poświęcenie jakieś, nie? Sport, muzyka to jest jak sport, to jest jak, po prostu jak się nie poćwiczy, nie pogra, jak się nie włoży czegoś, to się później nie wyjmie. To jest jakby taka jest zasada. I tutaj właściwie jak trzeba mieć cały czas olimpijską formę, żeby móc się zmierzyć, że tak powiem, z tą najwyższą ligą. No i... Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dziś. Życzę wam mnóstwo wspaniałych podróży. A dla dzieciaków takiego scenariusza z happy endem. Jakikolwiek by on nie był, to żeby zakończył się bardzo. Dziękujemy ci za zaproszenie jeszcze raz. I za sympatyczną rozmowę. No i pozdrawiamy wszystkich oczywiście. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hey. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.